Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i powiem Wam dzisiaj, czym się kierować, aby sprawnie przejść kompleksowe badania do pozwolenia na broń. No tutaj filmik jest raczej dla kandydatów, na myśliwych, myśliwych lub osób chcących przedłużenia, zrobić przedłużenie na broń z tego powodu, że otrzymali pismo z policji. Jak wiadomo, głównym problemem dla kandydatów jest brak czasu. No, jest drugi problem, że niestety zakres badań na broń obejmuje badanie lekarskie i psychologiczne i oczywiście trzeba otrzymać dwa orzeczenia. Żeby było jeszcze śmieszniej, w skład badań lekarskich wchodzi dodatkowo konsultacja psychiatryczna i okulistyczna, czyli trzech lekarzy. I tak więc z tego wynika, że jeżeli dzwonimy do lekarza uprawnionego czy psychologa, warto się po prostu zapytać, czy wszystkie konsultacje będą o jednym czasie i o jednym miejscu. No, warto też ustalić, czy od razu otrzymamy wszystkie potrzebne nam orzeczenia, czy potrwa to po prostu kilka dni. No, jeżeli taką otrzymamy odpowiedź wymijającą, czy z rozmowy będzie wynikało, że to potrwa jednak kilka dni, że będziemy wysyłani do różnych przychodni, lepiej w zasadzie poszukać firmy, która organizuje to w jednym czasie, na jednym miejscu i od razu wydają wszystkie potrzebne orzeczenia. No, następnie co warto się zorientować, no wiadomo, gdzie nie wiadomo o co chodzi, chodzi o to co chodzi, prawda? Czyli warto zorientować się co do ceny. Badania na broń nie są tanie, jest to dodatkowy wydatek kilkuset złotych. No a wiemy, że sama broń też za darmo nikt nie rozdaje, prawda? No, tym niemniej, grupy zorganizowane na pewno w trakcie kursów na myśliwych mają nieco taniej. Co do Wrocławia, no oczywiście polecam swoją przychodnię medycyny pracy na Żernickiej 215. Przypomnę telefon do rejestracji 601-775-123. Powtarzam, rejestracja obowiązkowa pod telefonem 601-775-123. Oczywiście wszystkie badania za jednym razem i za rozsądną cenę. Natomiast na sam koniec, taka mała niespodzianka, pokażę Wam książkę, którą powinien mieć w sumie każdy myśliwy. O, proszę zobaczyć, co to za książka. Jest to poradnik łowiecki zapalonego myśliwego, naprawdę pasjonata Piotra Gawina. I pomimo, że nigdy nie byłem myśliwym, tutaj jest taki rozdział o humorze łowieckim. Konkretnie jest to rozdział ostatni, humor łowiecki. Musicie mi wierzyć, przeczytałem ten humor łowiecki od deski do deski, raczej od końca do końca, bo całej książki nie przeczytałem. Na tym kończę. Jeżeli znasz jakąś fajną przychodnię badającą na broń, oczywiście możesz dać na nią namiary tutaj w komentarzach. Również możesz skomentować jakieś swoje doświadczenia z badaniami na broń. Jak ci poszło, gdzie były problemy, ile kosztowało. Także każdy oddźwięk twój, kandydata na myśliwego, czy osoby posiadającej pozwolenie na broń jest mile widziany. Także bye bye. Mówił Wasz Darek Kraśnicki z Wrocławia.